To jest jeden z przedziałów w gołębiku rozpłodowym. Znajdują się tu gołębie sprowadzone od hodowców krajowych, jak i zarówno zagranicznych, i gołębie albo wycofane nasze lotniki, albo po prostu po najlepszych lotnikach wyhodowane gołębie do rozpłodu. Jeżeli chodzi o zagraniczne hodowle, no to tutaj no jeszcze posiadamy, ale posiadaliśmy znaczną ilość od Josa Verkamena, od Van Danabele, od Van Rita, również tutaj od Stefana Lambrechta są gołębie, także z bardzo szybkich gołębi. Z polskich no to mamy od Dariusza Marciszewskiego, od Kapinosa. No wymieniamy się tutaj i z Dominikiem, i z wieloma czołowymi hodowlami. Także to wiadomo, w przeciągu lat się zmienia. No, to mieliśmy również, mamy zakupione gołębie od Romana Jagusia, no, między innymi jego Olimpijkę z Poznania. Mamy również wnuka po Leonardo Ticabel od Arie Dijkstra. Tutaj bardzo dobrze nam wydaje gołąb od Marcina Kapinosa po jego słynnym bądzie. Był to gołąb wyhodowany po 17-letnim gołębiu, również z boksu, także jest to 100%, że po tym asie. No i od razu wydał nam pierwszego rocznego Polski. Także no jest to taki fajny gołąbek. Znaczy w tej chwili mamy około 40 par gołębi rozpłodowych, po których hodujemy gołębie na loty. I wszystkie gołębie są w krzyżówce, czy też po tym jest coś? Znaczy na loty staramy się łączyć gołębie w krzyżówce, aczkolwiek od kilku lat zaczęła nam się sprawdzać na takie dalsze pokrewieństwo linia z Płowej na Szalego. Szali wywodził się po dwóch wnukach z Flica Ayerkampa. No i Płowa też była wnuczką, prawnuczką tych gołębi, więc to takie na pokrewieństwo. I bardzo dobrze nam się sprawdza takie łączenie dziecko Płowej z dzieckiem tego Szalego. Także takie łączenia robimy również na pokrewieństwo, ponieważ kilka lotników fajnych nam z tego wyszło, a resztę gołębi staramy się łączyć w krzyżówce. Jeżeli natrafimy na jakąś tam parę, która z jakiejś krzyżówki super nam wydaje gołębie, no to reagujemy na to, że na przykład na przyszły sezon łączymy kilka takich par, na przykład krewniaczych. Także jak tutaj wyszło z dziecka tego gołębia i tego, to później rodzeństwo tak samo jest łączone, żeby mieć więcej takich gołębi i więcej możliwości, żeby po prostu trafić na jakiegoś tam superasa, że tak powiem. Czyli jak dobierasz gołębie w parę, to przeważnie patrzysz na rodowody i na wyniki? Znaczy głównie patrzę na wyniki, rodowody też, aczkolwiek od hodowców, do których mam super zaufanie, rodowody mnie nie interesują. Aczkolwiek no, teraz jest tak, że no, rodowód jest standardem, więc każdy gołąb ma rodowód, to tylko trzeba przelać to na papier. Znaczy niekoniecznie. Gołębie staram się wykąpać rozpłodowe przynajmniej raz w tygodniu, aczkolwiek no, jest różnica, bo gołębie lotowe, jeżeli kąpiemy na przykład dwa razy w tygodniu, to jeden raz są kąpane w specyfikach do kąpieli, typu sól, czy jakiś tam specjalny szampon dla gołębi. A drugie kąpanie, takie jak czasami przy pogodach upalnych sobie kąpujemy, czy w dniu wkładania, czy dzień przed wkładaniem, no to wtedy kąpią się w czystej, letniej wodzie. Ma to na celu zrelaksowanie gołębia, żeby po prostu szedł jak najbardziej wypoczęty na lot. I wasze hodowli taki sezon rozpoczęły, kiedy zaczynacie? W marcu, w lutym? W tym roku zaczął się pod koniec stycznia, ale to tak jak wcześniej też mówiłem, jest to uzależnione od warunków atmosferycznych, ale staramy się między 20 stycznia, najpóźniej do 8 marca połączyć gołębie w pary. Które dobrze latają, jest szansa wyhodować do innego lotnika, nie tylko po prostu. No, mamy tutaj, no tak jak mówię, linia Szalego i Płowe. Jest to taka linia, która od
kilku pokoleń te gołębie przekazują. Także jak nawet zerkniemy sobie w rodowód, to zarówno dziadkowie miały po 14 konkursów, przy tym kilka czołowych, rodzice, dzieci i wnuki. Tak, tak to mniej więcej wygląda. Także jeżeli się trafi na taką linię, to tylko staramy ją ulepszać czymś innym i żeby jak najdłużej nam służyła. Wydaje mi się, że wydała najlepszego gołębia u nas, bo córka tej pary jako roczna miała 12 konkursów na 13 wkładań. Najgorszy konkurs miała 38. Miała koeficjent w 12 lotach 72. To było jako roczna. Jako dwuletnia miała 14. Reprezentowała Polskę w Trencinie. Była druga w Polsce w kategorii B i w Trencinie. I jako trzyletnia, ta samiczka, również córka tej pary, miała również 14 konkursów i była drugą dorosłą samicą Polski. Samczyk to jest syn połowej naszej, co była najlepszą roczną Polski. Połowa była sparowana z synem znowu takiego gołębia od księcia Kostosza po samiczce, która miała 3 koeficjent w kategorii C. Matką jest tutaj wspaniała lotniczka też, jako roczna miała w B12 koeficjent bodajże. Jest córką Szalego. Również tam jest samiczka z tego księcia Kostorza, także matka jest też na takie, ta para jest na takie pokrewieństwo bliskie. Siostra tej samicy właśnie tutaj z gniazda jest również super lotniczką w kategorii A. 2 lata temu była 7 lotniczką Polski. W tamtym roku miała 13 konkursów, rok do tyłu również miała 13 konkursów.